Zapraszam Macieja Rudnickiego, który będzie mówił o przekazach między Mikoliera, właśnie o sprawach formacji Andromedy. Maciek Rudnicki, bardzo proszę. Te pół godziny miałeś pierwotnie i w sumie ci tak więcej nie zostanie. Gdzie masz komputer? Swój? Chciałeś mieć? Nie, możesz tutaj skorzystać. Tak, no to wszystko dobrze. To w takim razie dobrze. Szkoda, że sobie tego pendrive'a wyciągnę, co tutaj jest. Tu kolegę, dobrze. Swój też mam. To dobrze, to będzie szybciej, tu już wszystko podłączone. Mikrofon zaraz. Czy ma być na stojaku, czy tak? Przerwa będzie dopiero po tym wykładzie. Nie, przepraszam, żeby nie pomylić. Przerwa będzie, to jest napisane. Bo jeszcze jest pan Wojtek przecież, jeszcze. Nie wiem, co to będzie. Dobrze było też słychać. Proszę bardzo. Jeszcze nie? Jest, tylko może bliżej podsuniemy, tak? Aha, tutaj zaraz, ja tylko muszę go... Już zacznę, bo szkoda czasu. Nazywam się Maciej Rudnicki. Chciałem Państwa zaprosić do... Chciałem pogłębić pewien temat tutaj sygnalizowany przez moich przedmówców. Chciałem Państwa zachęcić do bliższego zapoznania się z osobą Alexa Colliera, a nawet nie tyle z jego osobą bezpośrednio, chociaż niewątpliwie jest bardzo ciekawym człowiekiem, ale z tym, co on sam przekazuje. Jak trafiłem na Alexa Colliera, to może nie jest najważniejsze. Do niedawna jego liczba materiałów dostępnych w języku polskim, w polskim internecie była stosunkowo niewielka. Postanowiłem uzupełnić tą lukę i na tyle, na ile mój angielski na to pozwalał, zabrałem się, a nie jestem zawodowym tłumaczem, nie jestem nawet anglistą, zabrałem się za tłumaczenie wszystkich dostępnych materiałów, trochę ich jest po angielsku i w tej chwili są one dostępne na dwóch stronach, przy czym to do wyboru, są dwie strony, zawartość ich jest w tej chwili identyczna. Na dole są podane do nich linki, jako ile zaraz będę mówić o samym przekazie Colliera, natomiast jako ilustrację zamierzam Państwu zaprezentować dwa fragmenty wystąpień Colliera, jednego z lat 90., gdyż wtedy właśnie Collier wykazywał największą aktywność i jest również fragment takiego wykładu kilkuminutowy dosłownie z polskimi napisami. I na zakończenie fragment, mam nadzieję, że trochę bardziej obszerny, wystąpienia zeszłorocznego na konferencji w Los Angeles organizowanej przez projekt Camelot. Teraz tak, dlaczego Alex Collier jest osobą taką unikalną? Cóż, bardzo niewiele osób ma bezpośrednie kontakty, takie czysto fizyczne, z istotami pozaziemskimi. A z samymi Andromedanami zaledwie cztery, może z Collierem włącznie, sześć osób na świecie miało czy ma systematyczny kontakt, przy czym one się aż tak publicznie nie ujawniają, jak robi to Collier. Zaproponowano mu taką funkcję posłańca i on się o nią przyjął. Zgodził się przekazać mieszkańcom Ziemi pewne informacje bardzo obszerne od Andromedan, albo Rady Andromedy. Czym jest Rada Andromedy, wyjaśnię później. Tak. Gdzie to jest? Dźwięk będzie za chwilę potrzebny. Pierwszy kontakt Alexa Colliera z Andromedanami miał miejsce dawno temu. Miał on wtedy 8 lat, czyli był dzieckiem. Jak sam to opisuje, zdarzyło się to w górnej części Półwyspu Michigan, w Woodstock, w roku 64, kupę lat temu. Po prostu był na pikniku ze swoją rodziną, gdzieś tam w ramach zabawy z kuzynami, położył się w trawie, przysnął, obudził się, niczego nie pamiętał, ale okazało się, że nie było go ładnych kilka godzin, wszyscy go szukali. Nikt mu oczywiście nie wierzył, znaczy tak, on nie pamiętał tego, co się wtedy wydarzyło. On po prostu, to jest klasyczny przykład missing time, zagubionego czasu.
Collier nie ukrywa, dostał wtedy nawet lanie od swoich rodziców za to, że sobie robi jakieś głupie dowcipy, po prostu znika gdzieś bez wieści. On był w konkretnym miejscu, tak mu się przynajmniej wydawało. I powtórny kontakt z Andromedanami powtórzył się, jak miał 14 lat. I wtedy przypomniał sobie wszystko, jak to wyglądało. Nie była potrzebna regresja hipnotyczna, ale też ten kontakt nie miał tak traumatycznego charakteru, jak zwykle relacje nam przekazują i relacje innych. Ale ten kontakt, gdy Collier miał 14 lat, również miał taki charakter jednorazowy. Regularne kontakty i już nauczanie przez Andromedan zaczęły się w latach 80. XX wieku. Był on wielokrotnie zabierany na statki Andromedan, spędzając na tych statkach bardzo wiele czasu. Najdłużej, tak w jednym kawałku, był tam przez 3 miesiące. Najbardziej znany jest z serii wykładów i wywiadów, których udzielał w latach 1990-2002. Obecnie udziela się niezbyt często, ale udziela się, głównie na konferencjach i zjazdach, jak to on sam nazywa, egzopolitycznych. To jest inna nazwa dla środowisk ufologicznych. Przy czym warto nadmienić, że jest bardzo dobrze znany i bardzo szanowany w tym środowisku w Stanach Zjednoczonych. Jego wiarygodność jest potwierdzana przez osoby, no nie będę tu cytował jakie, bo ich nazwiska z kolei nic nam nie powiedzą, ale no w Stanach naprawdę jest to osoba powszechnie szanowana w tym środowisku, bo nie mówię w Stanach jako takich. Tu jest kilka zdjęć tego pana. Zdjęć takich bardziej współczesnych. Dobrze, ja może przerwę prezentację i puszczę kawałeczek tego filmu, tego wykładu. On jest bardzo unikalny, a wykład będzie po angielsku, przepraszam za jakość, to jest film z YouTube'a ściągnięty. Co ważne, ten fragment ma polskie napisy, więc przez kilka minut możemy sobie... Tak wyglądało nauczanie w latach 90. Oj, ale dźwięku nie ma. Call God the Isness. They, just like us, just like the Pleiadians, everybody is trying to figure out exactly what God is. Nobody knows other than the fact that he, she, it exists. According to the Andromedans, if we had to put a gender to it, it would be female. Because God is literally the manifestation of creation. And they say in their teachings that the thought. Jeśli tylko fragment, będzie fragment fragmentu, ponieważ czas jest nieco krótszy niż miałem pierwotnie do dyspozycji, więc potraktujmy to jako zajawkę, jako zachętę do, jeżeli kogoś to oczywiście zachęciło do zapoznania się z całością materiału Colliera. Natomiast ja chciałbym kontynuować swoją prezentację, bo Collier mówił bardzo dużo rzeczy i chciałem tak pokrótce zaprezentować to, co on przekazał, a wiadomo, że tego w jednym filmiku nie będzie. Tu są zdjęcia, to już były. Tak, krótkie wprowadzenie na temat galaktyki Andromedy. Istoty, które nazywamy Andromedanami, przybyły z pewnego regionu galaktyki Andromedy, gdyż sam cała galaktyka Andromedy to jest teren bardzo rozległy. Przybyli oni z systemu gwiezdnego, który sami nazywają Zenety. Nasza grupa galaktyk, jak Collier określa, była pierwszą rozpoznaną przez teleskop Hubble'a podczas pierwszego ustalania odległości i pomiaru przesunięcia ku czerwieni. Znana była również kiedyś jako Al-Sufi. Od
dłuższego czasu jest nazywana po prostu galaktyką Andromedy. Jest to nasza, co jest ważne, jest to nasza najbliższa, wielka, sąsiednia galaktyka. Ja tu może nie będę dalej się rozwodził, informacje na ten temat są takie typowo astronomiczne, nie jest to tak bardzo dla nas istotne. Można sobie doczytać na stronie Colliera, w jednym ze swoich wykładów pisze trochę więcej. Znaczy mówi, jest to w formie pisanej, zapisane. Tak wygląda zdjęcie galaktyki Andromedy z teleskopu Hubble'a prawdopodobnie pochodzące. Jest to bardzo charakterystyczny obiekt, który ten kształt dyskoidalny jest znany dla miłośników astronomii nie tylko. Na górze fragment mapy nieba. Andromedanie pierwotnie wywodzą się z systemu Liry, podobnie zresztą jak wszystkie rasy ludzkie, w tym również my. Jednak opuścili go i przez ponad 21 pokoleń ukrywali się, znajdowali się w ukryciu. Nie podają zbyt wielu szczegółów, ale uciekali przed bardzo konkretnym zagrożeniem. Polowała na nich inna rasa. Ja szczerze mówiąc nie znalazłem materiałów, czy to była rasa ludzka, czy rasa gadzia. Nie podają takiej informacji. Uciekali przed inną rasą. Przez ten czas żyli w wydrążonych asteroidach i księżycach, przemieszczając się przez cały czas. Możemy już zobaczyć, jak bardzo byli zaawansowani technologicznie, że byli zdolni do takich działań. Wydrążenie asteroidy, księżyca, planety, dla nas to jest w tej chwili abstrakcja, dla tych istot nie. Podobno pomogły im wtedy inne istoty z systemu Kasiopei, jak sami podają. Przez krótki czas zenetanie znajdowali się pod czymś w rodzaju dyktatury, ponieważ, jak Collier określa, znajdowali się w tak zwanym trybie przetrwania i niejako z konieczności jedna osoba na pewien czas musiała przejąć władzę nad całą cywilizacją. To są, powiedzmy, fragmenty ich historii. Zenetanie byli też świadomi istnienia innych istot systemu Andromedy. Nazywali ich Inextrianami. Grupa ta pochodzi z gwiazdy znanej Mirage, która stanowi centralne słońce dla tamtego systemu. Gwiazda Mirage była, a nawet na poprzednim zdjęciu może cofnę. Tutaj na tej mapce. O, tu jest M31, czyli to, co jest na tym zdjęciu, natomiast Mirage znajduje się tutaj. Co jest dla nas istotne? W stosunku do nas są rasą o co najmniej 2,5 tysiąca lat bardziej zaawansowaną technicznie i na pewno nie mniej tyle duchowo. Charakteryzują się tym, że mają trzy płcie. Męską, żeńską i androgeniczną. Przy czym tak akurat jest, że zwykle te istoty o płci androgenicznej zostają nauczycielami. Nie wiem dlaczego, ale tak akurat się przyjęło. Podstawowe znaczenie w ich społeczności, w ich cywilizacji ma wzajemny szacunek. To jest coś, czego nam tutaj na Ziemi brakuje. Nie doceniamy samych siebie. Andromedanie generalnie są istotami telepatycznymi, chociaż jeden z tych, którzy kontaktowali się z Collierem, Morenet, na potrzeby kontaktów z nim nauczył się używania strun głosowych, no i co dalej, nauczył się również angielskiego. Czyli jest to dla nich technicznie możliwe, aczkolwiek praktycznie nie używają strun głosowych, bo nie ma takiej potrzeby. Wszyscy są uzdrowicielami, jasnowidzami. Dlatego, że ze takimi zdolnościami się rodzą, które są rozwijane, uczą się ich. Są rasą o skórze jasno-niebieskiej, czasami białej, choć niekiedy ich skóra miała kolor czerwony. Są bezwłosi, mają wzrost dosyć szerokiej rozpiętości, przeciętnie od 1,5 metra, jak podaje Collier, do 2,5 metra. I według naszej miary czasu żyją bardzo długo, od 2 do 2,5 tysiąca lat.
Co najważniejsze, każdy z nich na poziomie swojej duszy ma pewien własny wewnętrzny plan, który realizuje przez każde kolejne następne inkarnacje. W ten sposób również jako całość wiedzą, dokąd zmierzają. Wygląda na to, że są kilka kroków dalej, jeśli chodzi o ewolucję w stosunku do nas. Jednak nie uważają się z tego powodu za lepszych od nas. Są po prostu inni, są jakby w innym punkcie. Byli obecni dawno temu na Ziemi, jako goście na Atlantydzie, jak podaje Collier, około 62 tysiące lat temu. Byli krótko, właśnie tylko jako goście, przez okres około 62 lat. Ze względu na sytuację, która wtedy zapanowała, postanowili Ziemię opuścić i zresztą jakiś czas potem Atlantyda uległa zniszczeniu. Ciekawe jest główne przesłanie Andromedan dotyczące przeszłości i przyszłości Ziemian. Otóż jesteśmy pewną bardzo szczególną rasą, gdyż wewnątrz naszego DNA, naszego ludzkiego, mamy zakodowaną genetyczną i rasową pamięć 22 różnych ras. Najprawdopodobniej chodzi o tak zwane śmieciowe zapisy w DNA, których nasi naukowcy w tej chwili nie są w stanie w żaden sposób wytłumaczyć. One nie są wcale takie śmieciowe. To właśnie w tej części DNA najprawdopodobniej mamy zakodowaną, mamy te informacje, właśnie, o których wspominają Andromedanie, a może nie tylko tam. Z tego właśnie powodu Andromedanie uważają nas za rasę królewską. W pewnym sensie nasz potencjał jest o wiele większy i możemy osiągnąć o wiele więcej niż sami Andromedanie. Niemniej jednak nasze DNA zostało uszkodzone, zmanipulowane i nie możemy zrealizować swojego potencjału na razie. Według Andromedan jako grupowa świadomość przybyliśmy z gęstości 11. Jak wiemy, w tej chwili znajdujemy się w 3. Wynikało to z tego, że chcieliśmy doświadczyć innej perspektywy i dlatego zeszliśmy w dół do czasu. Niejako stworzyliśmy koncepcję czasu, stworzyliśmy całą trzecią gęstość. Większa część naszej prawdziwej istoty znajduje się całkowicie poza planetą. Ten aspekt, którego jesteśmy świadomi tu i teraz, jest tylko częścią naszej prawdziwej istoty. Dlatego też bardzo trudno jest zarówno Andromedanom, jak i innym istotom podjąć decyzję o jakiejkolwiek formie pomocy dla nas, ponieważ w pewnym sensie, z pewnego punktu widzenia, jesteśmy tutaj wszyscy z własnej woli. Wniosek, jaki stąd płynie, jest taki, że jeżeli chcemy jakiejkolwiek pomocy, bo może nie chcemy, ale może jednak chcemy, więc musimy o nią poprosić przynajmniej 10% ziemskiej populacji. Jeżeli tego nie zrobimy, jakakolwiek pomoc byłaby porównywalna z interwencją wbrew naszej woli. I czym by się Andromedanie w tym momencie różnili od innych istot, które nie są nam przyjazne? Teraz obiecałem parę słów powiedzieć o samej Radzie Andromedy. Rada Andromedy to jest ciało czysto polityczne. Została powołana wkrótce po wojnach oriońskich, które trwały w naszej galaktyce przez czas dla nas w ogóle niewyobrażalny, 600 tysięcy lat. Miały one miejsce między rasami ludzkimi, a częścią ras reptiliańskich. Nie było zwycięzcy tej wojny, zapanował rozejm. Analogicznie do Rady Andromedy w konstelacji Oriona istnieje porównywalne ciało polityczne o nazwie Grupa Oriona. Ta Grupa Oriona to jest ciało niezbyt nam przyjazne. Ono się będzie przewijało w wykładach Colliera. Andromedanie nadmieniają, że pozostałe galaktyki prawdopodobnie również mają swoje grupy, gdzie istoty gromadzą się, rozstrzygając swoje problemy, komunikują się z innymi grupami. Istnieje między nimi wymiana, handel, dzielenie się wiedzą. Wszystko w celu wzajemnej pomocy w ewolucji. Powstaje pytanie, dlaczego Andromedanie w ogóle interesują się Ziemią i jej mieszkańcami? Początek był taki, ja nie mówię o tej pierwszej obecności
wiele tysięcy lat temu, ale w czasach obecnych. Zostali poproszeni o pomoc przez Plejadian, którzy próbowali naprawić swoje dawne błędy, jednak im się nie udało. A w ogóle Plejadianie zainteresowali się nami w momencie bardzo szczególnym. Zainteresowali się wtedy, kiedy zaczęliśmy dokonywać, my jako rasa, nie my jako Polacy oczywiście, mówię o ludziach jako całości, zaczęliśmy dokonywać prób nuklearnych, coraz częstszych. Próby nuklearne mają swoje drugie dno. Oprócz tego, że jest to śmiercionośna broń, z punktu widzenia istot pozaziemskich, prowadzą do pewnych zmian w czasoprzestrzeni. Andromedanie w którymś momencie nawet podają, że do powstania światów równoległych i boją się po prostu, możemy niezłej, że się tak wyrażę, kaszany narobić poprzez próby jądrowe. Ale Plejadianie nie byli sobie w stanie z tym poradzić, ponieważ napotkali swoje błędy z dawnych czasów, nie dali rady. Poprosili o pomoc właśnie Radę Andromedan, którzy przybyli. Przybyli i monitorują nas. Generalnie ich celem jest asystowanie naszej rasie podczas przejścia z trzeciej do czwartej i piątej gęstości. Pojawiły się również pewne bardzo konkretne deklaracje co do planowanego usunięcia wszelkiej aktywności istot pozaziemskich do końca 2003 roku. Cóż, nic o tym nie wiemy, czy to ultimatum odniosło jakikolwiek skutek. Raczej nic na to nie wskazuje. Warto by się zastanowić, dlaczego tak się stało. Natomiast główne przesłanie Andromedan jest tutaj powiększoną czcionką napisane. Ja to pozwolę sobie odczytać, bo jest to bardzo ważne, a jednocześnie bardzo proste. Dorośnijcie wreszcie. Otwórzcie oczy, otwórzcie uszy, weźcie odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoją planetę. Ten motyw powtarza się przez wszystkie wykłady Colliera. Nie mamy jednak gwarancji, że nam się to uda. Chcą nam w tym przeszkodzić różne rasy nieżyczliwe głównie Alfa Drakonianie. Chcą nam przeszkodzić dlatego, ponieważ wtedy stracą całkowity wpływ na nas, nie będą mogli nic zrobić. Tu są dwa cytaty, może nie będę ich w tej chwili czytał, bo troszeczkę mało czasu. Co ważne, pierwotną rasą, która w naszym wszechświecie pojawiła się i rasa, którą możemy nazwać siewcami życia, zwana też przez Andromedan założycielami, ta rasa utworzyła całą większą część fizyczności. Stworzyła planety, ponieważ miała ku temu możliwości. Robili to w celu przystosowania tych planet i układów słonecznych do tego, aby były dostępne do zamieszkania. Nie tylko dla istot ludzkich, ale w ogóle dla istot, które korzystały z tlenu, metanu, amoniaku, wodoru. Są różne rodzaje ekosystemu. O tym Collier dokładnie mówi w swoich wykładach. Nie będę tutaj tego rozwijał. Natomiast co jest najważniejsze? Andromedanie powiedzieli, że to my sami jesteśmy Patal, my, ludzie, którzy cofnęli się z 11 gęstości, aby właśnie zdobyć tą inną perspektywę, aby niejako pobawić się tą trzecią gęstością, zyskać nowe doświadczenia. A ten cały ruch zaangażował także wiele innych systemów gwiezdnych. Tak jednak się stało, że trochę straciliśmy nad tym kontrolę i utknęliśmy właśnie w trzeciej gęstości, a pomogły i pomagają nam w tym w cudzysłowie oczywiście rasy regresywne, nieżyczliwe. Warto wspomnieć o prawie konsekwencji, które jest fundamentem cywilizacji Andromedan. Jest to coś, czego uczą swoje dzieci. Oni sobie całkowicie zdają sprawę z tego, że cokolwiek stworzą, takie porządne rozwinięcie tego zostanie dla ich następnych pokoleń. Jest im to pomocne, ponieważ te następne pokolenia to tak naprawdę będą oni sami. Ponieważ kiedy oni umierają i odradzają się, mają nietkniętą pamięć i dokładnie wiedzą, kim są. Zatem istnieje kontynuacja wiedzy i osobowości,
Teoretycznie my też jesteśmy do tego zdolni, ale na razie z powodu, być może, z powodu uszkodzenia pasm DNA nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W społeczeństwie Andromeda najstarsi, najmądrzejsi z nich uczą swoich młodych, swoje dzieci wszystkiego, co sami wiedzą. Każde, bez wyjątku dziecko, otrzymuje wszelkie najważniejsze informacje, kiedy one się tylko pojawią. Dzieci dojrzewają znacznie wcześniej, a wchodząc w dorosłość, wiedzą już znacznie więcej niż ich rodzice. I jakoś nikt nie ma z tym problemu. Tymczasem my tutaj na Ziemi robimy dokładnie na odwrót. Tutaj mój przedmówca wspominał o holograficznej strukturze społecznej. Jest to podstawowy również, podstawowa rzecz, o której mówią Andromedanie. Ja tak pokrótce też chciałem parę zdań o tym powiedzieć. Na Ziemi korzystamy z przestarzałego systemu społecznego w postaci piramidy. Obecnie, jak wierzyć Andromedanom, w całej galaktyce nikt już go nie stosuje. Te inne rasy, również te nam nieprzyjazne, zbudowały holograficzną strukturę społeczną. Polega ona na tym, że jeżeli jakakolwiek część ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu, reszta bez problemu przejmuje jej działanie i całość nadal funkcjonuje poprawnie. Dzieje się tak, ponieważ każdy ze składników ma w sobie obraz całości. Powinniśmy pracować nad tym, żeby również u nas wytworzyć takie struktury. Kiedy nam się to uda, trudno powiedzieć, ale powinniśmy o tym rozmawiać, powinniśmy próbować. Nie ma co oczywiście przy tym liczyć na rządy i dotychczasowy system, bo on zawiera się w tej strukturze społecznej w postaci piramidy. A ta struktura lada moment ulegnie samozapaści, jak podaje Collier, czyli Andromedanie. W tym celu powinniśmy stworzyć nową dziedzinę poznania, czyli przestrzeń, w której będziemy w stanie stworzyć coś, czego dotąd nie było, co nie istniało. Bo jak do tej pory struktura holograficzna nie istniała. Jest to jedna z rzeczy, którą właśnie powinniśmy wypracować. Pokrótce, inne rasy obecne na Ziemi według Andromedan. Na Ziemi są obecne od wielu stuleci istoty z innych ras, niekoniecznie nam przyjazne. Niektóre pojawiły się całkiem niedawno, jednak niektórym z nas trudno będzie w to uwierzyć. Istoty te posiadają technologię podróży w czasie i wykorzystują ją w ten sposób, że sprawiają wrażenie, że są tutaj od bardzo dawna. Na przykład szarzy, pochodzący pierwotnie z gwiazdozbioru Zeta Reticulum, a działają tak naprawdę w imieniu grupy Oriona i właśnie Alfa Draconian, czyli Reptilian. Przez niektóre z nich jesteśmy, niektóre z tych grup jesteśmy traktowani jako zasób naturalny. Pożywiają się naszą energią, na przykład strachem, a w celu lepszego wykorzystania nas dawno temu zaimplementowano nam systemy przekonań oparte na strachu, na generowaniu jak największej ilości strachu. Systemy te pochodzą właśnie od grupy Oriona. Oprócz tego warto wspomnieć o pewnych istotach, które są nam przyjazne, choć nie ujawniają się w sposób bezpośredni. Mówił też o tym mój przedmówca. Oprócz Andromedan i części Plejadian będą to Arcturianie, istoty z Alfa Łabędzia, z Procyona. Większość z nich na razie przyjęła pozycję obserwatora, aczkolwiek pojawiają się próby przekazywania informacji, ponieważ one nie mogą się pojawić tutaj bezpośrednio, dlaczego była już o tym mowa. Collier podaje za Andromedanami, że łącznie tych grup jest ponad 170. To są przykłady rysunków raz nieżyczliwych. Tutaj jako ciekawostkę podam za Collierem i za Andromedanami instrukcję, jak zachować się w razie spotkania z istotami pozaziemskimi. To jest coś, co robią Andromedanie w sytuacji, kiedy spotkają inną rasę. Kiedy dojdzie do kontaktu, przede wszystkim trzeba nie cofać się ze swojego położenia, nie cofać z nich, trzeba na nich spojrzeć i powiedzieć, Collier podkreśla, powiedzieć werbalnie, nie pomyśleć. Jest taki zwyczaj, że wchodząc w moją przestrzeń, należy zapytać o pozwolenie. Należy to powiedzieć bardzo wyraźnie, ponieważ określa to deklarację naszej przestrzeni, naszej suwerenności. Mamy tylko 10 sekund, jak mówi Collier, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Odpowiedź przyjdzie albo telepatycznie,
albo nie przyjdzie w ogóle. Możemy zgodzić się na ten kontakt dalszy, albo nie. To już decyzja należy do nas. Ważne, żebyśmy zostali zapytani, czy się zgadzamy. Collier został zapytany. Odpowiedział na tak, dlatego dalej potoczyło się, jak się potoczyło. Bardzo ważne jest takie właśnie postawienie sprawy. Gdybyśmy tego zaniechali, w najgorszym wypadku moglibyśmy zostać stąd zabrani. Moglibyśmy stracić naszą przestrzeń. I to w zasadzie jest wszystko, co miałbym do przekazania. Czas goni, niestety jest go nieco mniej niż było to planowane. Przypominam dwa adresy internetowe: alexcollier.pl i andromeda2012.wordpress.com. Zawartość obu serwisów jest identyczna. Na koniec chciałbym puścić, chociaż symbolicznie, malutki kawałek prezentacji Colliera w Los Angeles w zeszłym roku. Ale zacznę nie od początku, tylko... od 21 minuty. Planetary race that is having problems with the riffraff. Okay? But what's unique about us is that genetically we are considered to the Andromedan race genetic royalty. And I have been saying this since day one. We are extremely unique. And it's because of that uniqueness we have enormous strength. We have enormous capacity for emotions. We have enormous intent and drive to not only to survive, but to create. What we lack is faith in ourselves. At the end of World War II, well, I mean, let me put it another way. The Nazis didn't lose the war, okay? Germany lost the war, but the Nazis were brought here and to Russia, okay? Now, the mind technology, the mind control, the space technology, the reverse engineering, the technology that they had been given prior to the war by a small group of extraterrestrials from the star system of Aldebaran was brought here and honed and polished and combined with other technology that the Zeta 2s, the Taus, what many folks know as the Greys, all those began to complement each other. Remarkable technology. Technology we absolutely need here. I mean, the combustion engine has been obsolete for 70 years. I understand that India also is now going to experiment on wireless electricity. Hell, Tesla did that in 1902 in Colorado Springs. We know it works. Okay, but those that were funding his experiment asked him, where's the meter? And he said, well, there is none, it's free. They shut it down. Okay? The question is, well, we'll get to that. I'm sorry, I'm jumping around here. I na tym bym poprzestał. Ten film jest dostępny w internecie, można go sobie obejrzeć w kawałkach na YouTubie albo ściągnąć w całości. Oddaję głos tutaj moim następcom. Wiem, że mają bardzo wiele ciekawych rzeczy do przekazania. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.